Ty sobie potrenuję jazdę. Właśnie ja ci współczuję tak teraz z tymi zakrętami, chłopie, normalnie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Lucek. Siemanko. I dzisiaj robimy troszkę wyścigów takich w terenie. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Co ty masz tam za furę? Range Rover. Tak jakby rower, tylko range, wiesz? A, okej, okay, dobra, już wszystko wiem. Taka sytuacja. A wiesz, ten mój dziad jest bardzo dziwny. 800 metrów. Mamy taki fajny wyścig, więc zobaczymy, co z niego wyjdzie. Dobra, posterka mi odpadła. Okej. Okay. Dobra, szlak rajdowy przez coś tam. Współpraca. Próbuj. Zapraszaj. Mogę tylko Range Rovera zabrać, także biorę Range Rovera. Dobra, to ja zobaczę, co ja mogę zabrać tutaj. No, jaka klasa? Ja wziąłem S2 chyba. Oh, shit. No bo nie mam innej, że tak powiem, na chwilę obecną. Spoko. To jest jedyne moje auto, troszkę takie stłuczone, więc będziesz miał, wiesz, przewagę, bo stukam szybę. Dobra. To ja wcale auto się nie naprawi, w ogóle, nie? Kompletnie się nie naprawi. To ja wezmę Lamborghini, człowieku. Jaki szeroki! No zobaczysz. Zobaczysz. Przełajowy, co? No. Co ty mówisz? Zaraz zobaczysz. Niemożliwe. Jaki wielki kombajn, kurde, z niego jest. Patrz. Masz Ursusa. Ursusa mam, no. Ursusa masz. Jaki normalny gość. On jest tak szeroki. Zamień się. Bądź człowiekiem. No. Range Rover też jest bardzo dobry. Ja mam Range Rovera niestety, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Urus Concept. A nie, w sumie masz słabsze niby auto teoretycznie. Tak, mam PS1. No, masz. Będzie mi ciężko. Zobaczymy, dobra, okej. Jak żyjemy temat. Dawaj, jedź tym. Ale się w nich wrypałem, normalnie jak masło. No przestań mnie spychać, świnio. Normalnie mi tu robią krzywdę. Lucek, zrób coś z tym. No robię, próbuję ich tu wyprzedzić, to jest tak ciasno. A się tym moim, z moją taką szeroką dupą nie mogę tu... shit! O kurde, tu nie będzie tak fajnie, Pawełku, dla mnie. No, na kierownicy byś miał chyba problem, co? Będę miał tutaj kręcenia, tyle że szok. To jest masakra, bo tu byś miał, nie dość, że jest mokro, jedziemy jeszcze na przełaj, więc co chwilę będzie jakaś akcja taka, wiesz, zakrętasy. Tak, co chwilę driftowanie będzie, no. Dam radę. Masakra, ja nie umiem ich dogonić kompletnie, nie? Kurde. Jakoś sobie poradzę. Jeszcze jak teraz wjedziemy na jakieś żwirki i mukomorki, to stary, to już ci skurczy, nie? Tak, jest grubo. Już jest grubo na asfalcie, także... Ten samochód niezbyt się chce trzymać asfaltu, w tym rzecz, nie? A niby taki szeroki, nie? Tak. Dobra, dawaj. Próbuję kogoś wyprzedzić, ale niestety cały czas mnie to blokują. Dobra, przygwoździmy jakąś audycję chyba do ściany. Wow. I chyba to nie Porsche Cayenne, ale... Rozwalam na razie swoje auto. Masakra, 86%, a... Paweł, ja liczę na ciebie. Liczę na siebie. Liczę na ciebie, żebyś to ukończył na pierwszej pozycji. Bo tu będzie ciężko. Nie, 90% nie mogę... Łapa, mi zleciał od tego kręcenia. Nie mogę jeździć pod szakiem. Stary, ja jadę Range Roverem. I wpadam w poślizg, koniec. Dobra, mam drugie miejsce. Masakra, co to był za wyjście w ogóle? No już koniec? Ja dopiero w po... Nie no, prawie nieco ponad połowę mam. Masakra po prostu, nie, ten wyścig był mega trudny. To było mega szybko, mega trudne, bo oni naprawdę mieli bardzo fajne samochody. Przynajmniej ten Porsche, a Porsche Macan jakiś, co to jest? Macan? To jest taki... taki crossover. No, że to Cayenne była, ale to jakiś Macan w ogóle jechał. To jest w ogóle totalna, ja nie wiadomo co to jest. Macan jest bardzo podobny do Cayenne, tylko taki trochę krótszy jest. To jest taka krótsza Cayenne, no. Masakracja po prostu. To było ciężkie, to było naprawdę bardzo ciężkie. Ja mam niezły WF tutaj z tobą. No.
Stary, łap, ja po miesiącu grania na tej kierownicy to łapy będę miał chyba jak nie, przypakowany będę, no. Bicek mi tu już, kurde, rośnie mi tu bicek, widzę. No. Masakra, po prostu masakra, co się dzieje. Co tutaj będzie? Okej, odblokowujemy się kolejne wyścigi. Jak następnym razem zaprosisz mnie na teledysk, znaczy jak przypadkiem będę w tym klubie, w którym nagrywałeś teledysk. Tak. W czwartek wieczorem, to ten... Już przypakowany, już taki. To już nie zmieszczę się tam w drzwiach, no. No. Tak będzie. Dobra, to co, kolejny taki wyścig? Chcesz? No, dawaj, kurde. Dobra. Się w końcu nauczę może jeździć. Czekam na ciebie w takim razie, gdzieś ty się pojawisz zaraz, nie? Chyba. Tak, zaraz się pojawię, jeszcze mi się wczytuje gra. Dobra. Ja nie mam takiego szybkiego kompa. Chyba, że aż pojadę na to miejsce tego wyścigu. No dobra, okej, nie, bez już sobie. Jestem na miejscu, już jestem na mapie. Widzę. W drugą stronę, Lucek, w drugą stronę, nie tą dobra. Stronę. Dobra, już. Dawaj wsteczny. A no tak, bo tu na kierownicy, przecież tak łatwo nie możesz zawrócić. Zapomniałem. Pewnie fajnie to wygląda. Zabawnie to wygląda, wiesz, bo to jest narastek. No, nie da się tak fajnie. Takie tak szybko. Poczekaj chwilę w sumie, bo... Zastanawiam się, czy nie na skróty gdzieś machnąć się. Bo wiesz, proszę jechać tędy, a tam jest trasa, nie? No. Chodź, pojedziemy na skróty, nie? No dobra, nie ma problemu. Znaczy, chyba. Masz amfibię? Tak, to jest samochód amfibia. Bez problemu poradzi sobie. Z rzeczką, cyk. Rzeczką nieopodal krzaczka. Uważaj na owce. Uważam. Udało ci się przejechać owcę jakąś? Nie, nigdy. Właśnie, jak to działa, nie? Są po prostu szybkie. Szybkie, kurde, są jak jakieś... No. Antylopy. Antylopy, szybkie jak antylopy. No tak, takie są te owce. O, właśnie jakiegoś golfa, że tam ściągnąłem. Chyba to był golf, nie wiem co to było. Jakiś Volkswagen na pewno. Żółty. To pewnie Bora. To? Volkswagen Barabara? Nie wiem. Barabora, no. Chyba na skróty można pojechać. No, Volkswagen Barabara. Dobrze, to jadę, Pawełku, do ciebie. Trzymaj się tam. Właśnie, jadę przez pola. Koszę troszeczkę. Troszeczkę. Elegancko. Proszę, pięknie. 2,5 kilometra. Zaraz będę na miejscu, dosłownie. Już prawie. Dobra, znalazłem drzewo. Znowu. To jest masakra, ja zawsze znajdę jakieś drzewo. Mówi, stop, Paweł, poczekaj. Zatrzymaj się na chwilę. Dokładnie. Jak ciężko jest furę wyprostować na kierownicy. Jak już wejdziesz w poślizg. Okej, dobra. Troszkę się zwaliłem. Gdzie się zwaliłeś? Gdzie ty jesteś? Pod mostem. Pod mostem zwaliłeś? Tak, zwaliłem. Kurde. Dobrze. Ja już dojeżdżam do tego. Do punktu szlaka i to przez ASMO. Mogę odpalić? Tak. Dobra, to ci spalaj, nawet nie wiem gdzie jechać. Proszę bardzo. Okej. Okay. Proszę bardzo. Poszła zapa. Mam, jadę. To się wyklepie, to co widzicie, te zniszczenia, to się wyklepie, wszystko to wiadomo. Dobra, co by tutaj... Może tym razem weźmę jakąś inną furkę. Co tu mamy jeszcze takiego? Normalnie tyle autów. Co to jest? Ja też chcę tak mieć kiedyś. Czekaj, mam coś z kasy S2? Nie, tego nie biorę, dziada. Dobra, biorę tego. Wiesz Urusa, czy coś co wziąłeś? Jeepa wziąłem. Jeepa? O. No. Teraz zobaczę, z bardzo fajnym malowaniem. Dobra, zaraz sprawdzę. Teraz zobaczę pewnie. Na razie mi się otwierają maski i tym podobne, jakieś różne drzwiasy. Patrz. Wow. Nie, no też taki poszerzony. Patrz, jakie małe kółeczka mam. No nie, a to jest S2, czy co to jest? Nie wiem, co to jest. To jest jakiś Jeep. Zaraz zobaczymy. Ale tak, S1. A, S1, dobra. Teraz się okaże. No tak, S1 faktycznie. A to nie ma takiego aż dużego znaczenia tutaj na tych offroadach, bo bardzo ciekawie się tu jeździ zawsze, więc... Właśnie. Tak widziałem, bardzo się cieszę z tego powodu. Ja też się cieszę. Ja wiem, takie rzeczy, to jest po prostu piękne. Zakręt za zakrętem. Tak. Po prostu. Dobra, grzejemy temat.
Jedziemy ze śledziem. Czy to są święta? Czemu? Wszyscy taki zlot zrobili, nie? Nie? Wszyscy jadą po karpia. Kurde, ale głodny jestem, nie mów o jedzeniu. Nie mów, przepraszam. Nie możesz tak robić. Jedź tym, no. Ej, powiem ci, że jeb trochę lepiej sobie radzi. Mówisz? No, jeby są lepsze. Ja jeb w sumie. Na poślizgu jadę, nie? Tak, bo ty masz tyle tam mocy wpakowane w ten samochód. Masakra, totalnie. Jezus Mary. Nie wiem czy, słuchaj, jeżeli tam będziesz jakieś części widział po drodze, no to się zbieraj, nie? Też się w to pakowałem, w ten zakręt fajny. No, zakręt nagle, nie? Nie wiadomo skąd. Dobra. Okej, okay, udało mi się ich wyprzedzić, więc możemy się tutaj przyhamować. Proszę. Jak to kontrolować? Dobra, pięknie. I ziu! I zakręt. No, szlak normalnie, znowu zakręt zrobili. Dobra, wszystko rozwalam ogólnie po drodze. Cały ja. Paweł i destrukcja. No. Dawaj, jedziesz. Dobrze, wrzuć dwójkę. Ja muszę co dwa biegi zmieniać, bo on jest taki, że ma bardzo krótkie te biegi. Ole zakrętów, o kurczę, tu się chyba... Tu sobie potrenuję jazdę. Właśnie ja ci współczuję tak teraz z tymi zakrętami, chłopie, normalnie zakręt z zakrętem. Ty się nakręcisz tą kierownicą, nie wiem. Oh shit. No. Właśnie mnie doganiają, trochę lipa. Dobra. Dobrze. Ledwo co, złapałem ten punkt kontrolny. Ja pierniczę, ziomek, ktoś ty mnie wpakował. Aż tak źle? No. Masakra po prostu, dobra, dojechałem po prostu do mety. Ale to jest jakaś porażka, nie? Tak jest zakrętu. Ja sobie ledwo nadłożyłem sobie na padzie, nie? Więc kręcenie jeszcze wiesz kierownicą zależy. Ile musisz skręcić, żeby skręcić faktycznie, nie? Czy musisz zrobić. No trzeba, trzeba. Nie wiem, kierownicą czy musisz. Ale fajnie jest. Czasami mi coś tam wyjdzie, jakiś list, to jest dobrze. No. Najważniejsze. Dobrze, że ty wygrałeś, jest najważniejsze. Nie wygrywać, tylko żeby po prostu dobrze się bawić, pamiętajcie o tym. Tak. Szczególnie jak ktoś ma kierownicę, ma symulator, z tego prawdziwy, to naprawdę jest mega fajna sprawa. Pewnie, że tak. No. O, stary! Ja. Masakra, dobra, zobaczmy co tu, jakieś punkty dostałem. Fajny jest ten wyścig, muszę go potrenować. Fajny jest ten wyścig, muszę go potrenować. No tak, no bo tutaj właśnie jest problem przy zarzucaniu, wiesz? Aha, tym wszystkim, tak. No. W ogóle mi się kierownica aż tutaj, bo ja mam takie coolery w tej kierownicy, wiesz, i one tak chłodzą te wszystkie rzeczy tam w środku, te silniki, nie silniki, te gumy i nie wiadomo co tam jeszcze. I się aż odpaliły po tym wyścigu już tutaj, czyli aż mi tak, wiesz, bucha powietrzem, nie, z niej ze środka. No ładnie. No. Dobra, to co, myślę, że to już chyba zdążymy jeden wyścig zrobić co najmniej. No, pewnie. Czekam, wyszukiwanie sesji teraz jest, dlaczego to ja nie wiem. Na Fortune Island by się fajnie jeździło. Tam są takie offroadowe klimaty też, no. Tam jest spoko. Nowa pogłoska o aucie. Na razie zatrzymuję, czekam coś tam na ciebie, gdzieś tam się pewnie pojawi zaraz. Okej. Mapa. Już patrzę, gdzie jest najbliższy. Najbliższy wyścig. Jest faktycznie gdzieś w okolicach Fortune Island. Jest kolejny wyścig, więc proponuję, że tam zaczniemy. Tam jeszcze się nie ścigałem. O, co ja zrobię? O, no. Pojawiłeś, w drugą stronę musisz pojechać. Jadę. Dobra. Jedziemy na Fortune Island. Tam jest właśnie taki wyścig. Jeden. Też taki przełajowy. Dobra. Gonię cię. Ciekawie. Nie goń mnie, co mnie gonisz? Ja tu pojadę też na skrótu chyba, bo to będzie szybciej. Dobra. Co to, bo mam auto terenowe.
O kurcze. Dobra, spokojnie. Dobrze, wszystko pod kontrolą. Może robię. Wow. Po prostu kręcę się w kółko. Prawie znalazłem drzewo. Ja właśnie też. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Dobrze jadę? Tak, mniej więcej trochę bardziej w prawo. O, ten. O, siemanko. Dokładnie, tutaj 3 km, 3,5, 2 km teraz. Na skróty to jednak najlepiej, nie? Zwłaszcza takimi furami, nie? Tak, dokładnie. O, teraz ja znalazłem drzewo. Okej, okay, teraz ja chyba zaraz znajdę drzewo, bo akurat mówię tu przed nim. Znalazłem, ale akurat dobrze mnie zatrzymało, bo tutaj już jest ten szlak. Dobra, odpalam szlak przez las sosnowy bambu. Wow. Proszę bardzo. Range Rover. Ej, spoko jest ten jeep mój. Samochodów jak lucek, także ja muszę się odnieść do Range Rovera, mam nadzieję, że kiedyś mi się odblokuje. On jest dobry! On jest spoko, nie, ten Range Rover twój. Nie spoko, tylko ja wolałbym mieć jeszcze coś innego do wyboru, po prostu żeby wiesz... No jasne. Inny kolor, trochę inaczej, auto się zachowywało na drodze. Ale wiesz co, nie kupuj na razie samochodów, tylko kupuj sobie posiadłości, wiesz? Posiadłości się bardziej opłaca na początku kupować. Dobra. Kupuj sobie posiadłości, a samochody będziesz zdobywał w spinach, bo bardzo często dropią jakieś fajne, nie? Tak, także. Też w ogóle zdobywając poziomy też zdobywam też auta, więc też jest spoko. Tak, pewnie. Dokładnie. Dobra, moi drodzy, pora na kolejny wyścig. W takim razie znowu wziąłeś tego Jeepa cudownego. On jest super, no. Powiem ci, że jest naprawdę bardzo fajny. Las sosnowy. Czy będą drzewa, nie fajnie. Jak w Sosnowcu? Tak. O kurde, jest trochę zakrętów. Nie no, dam radę, na spokojnie. Nie ma dużo zakrętów, zobacz, no na początku tego. No, dla mnie to jest dużo. Wcześniej było gorzej. Jak mi się wydaje, znaczy wiesz, przede wszystkim teraz mokro, więc tu jest problem. Że jest po prostu problem z nawierzchnią. I tak dobrze radę. Dobra, grzejemy temat. No gdzie mnie hamujesz tym nie wiem czym? Niestety nie rozpoznaję marek wszystkich. Dobra. Jedziesz z tym śledziem, jedziesz. Boże, w piąte miejsce mam. Przecież to jest porażka jakaś. Pawełku, będziesz miał pierwsze zaraz. A spokojnie. Jeszcze tym właśnie makanem jak... Jedziemy z nimi. Nie pchaj się, czego się pchasz. Dobra. Dawaj. Nie hamuj. Pomyłka. Hamuj, jestem w tym samym miejscu, co ty przed chwilą skamowałeś. No nie, bo nagle wiesz co, bo jedziesz, nagle okazuje. Tak. I nagle ściana. Nagle jeszcze skok przed tą ścianą, no. Dobra, siedzimy na tubci. Nie wiem, co to w ogóle jedzie. Nie zwróciłem uwagi. Chyba audycja też jakaś była. Nie wiem, te audycje stare to normalnie... IBM-y to normalnie siedzą na tubci cały czas. Najgorsze jest to, że ja padam pościsk nawet... Najbardziej napadam na tym. Na asfalcie. A tu jest asfalt teraz. No ja też, bo te opony się tak nie nadają do asfaltowej jazdy zbytnio. To jest jakiś mocny zakręt, później uważaj. No co to miało być w ogóle? Jak wy jeździcie? Co za boty? Wjeżdżają w ciebie? Nie, no sami wjechali w ścianę. Aha, no to dobrze. Byle nie w ciebie. No zablokowali mi drogę w ten sposób, wiesz, taką ścianę zrobili. Aha, blokada drogowa. No? Pawełkowa dosłownie. Blokada drogowa. Dosłownie, pawełkowa drogowa blokada drogowa. Właśnie się rozmawiam. Stop! Stać? Nie wyprzedzać? Dobrze. Poszczęściło mi się trochę. Trzymaj się, Pawełko. Nie, słuchaj, to jest po prostu... Te auto są czas, ja powiem, że nie dotykam drogi, nie? Wow. Dobra, już jestem chyba, będę ostatni. Coś tak czuję. Się dobrze trzymałem, ale... Jedź. Nie opanowałem, kurde.
Okej, dojechałem do mety. Na szczęście się teraz udało, ale to naprawdę fuksem. Totalnie już była porąbana sytuacja, jak nie wiem. Może zagramy ze Skie też? Też możemy pograć. No, myślę, że też dobry plan. Trzeba będzie się umówić faktycznie i wspólnie razem też pograć, jak najbardziej. Zawsze ciekawiej, nie? Mhm. Dobra. O. Najważniejsze, że zaliczyliśmy. Tak. No. Dobrze mi szło, tylko w jednym momencie się wykrzaczyłem i poszło. Poszło bokiem. Muszę sobie poćwiczyć te szutrowe wyścigi. Fajnie się na tym jeździ. Chyba fajnie, chyba trudno. No tak, ale to właśnie dlatego fajnie. Aha. Bo wiesz, już tam później jak sobie pojeździsz dłużej w Fordzie, to będziesz wszystko po kolei wygrywał, nie? No tak, dlatego każde... na przykład kierownicą. Tak, i każde dodatkowe utrudnienie, tam potem wyłączasz sobie kontrolę trakcji, te ABS i te inne, zwiększasz poziomy trudności i potem już każde utrudnienie dodatkowe to jest po prostu większa frajda, nie? No tak, to prawda. Dobra, to nie przedłużając, tym sobie jeszcze skończymy ten odcinek, bo skończył nam się czas antenowy, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Hejka!